Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak dwa miesiące temu bez mała zapowiadaliśmy, że odwiedzimy kolegów ze wspólnego gołębnika Mazowsze w trakcie prac, które wykonują w miejscowości Czarna, gdzie ten gołębnik powstaje. Jesteśmy i widzimy tutaj, już gołębnik stoi. Na pierwszym planie tutaj mamy oczywiście kolegę Pawła, kolegę Roberta, kolegę drugiego Roberta i kolegę Marcina, o których zaraz więcej powiemy. Na razie przejdziemy może do tutaj do zadania kilku pytań, które na pewno interesują hodowców, a mianowicie pierwsze, Robert powie nam, dlaczego ma akurat taki ubiór na sobie. Dzień dobry, witam serdecznie kolegów hodowców. No niestety, no prace wymagają tego, żeby chodzić brudny, proszę więc... Bardzo, zobaczmy. Znaczy nie tylko żeby być brudnym, tylko żeby po prostu przy pracy się człowiek brudzi. Więc no cóż, prace są od rana do wieczora, tak jak koledzy widzą, trwają. Przygotowujemy się ostro do sezonu, pracujemy bardzo mocno. Kolega Krzysztof pokaże, jak z czego są wykonane gojemniki, z jakiej dakówki, jak są położone. To może od razu przejdźmy, pokażmy. Bardzo proszę. To może opowiadaj, tutaj zobaczmy, to jest lite drewno. Cóż mogę powiedzieć, lite chodźmy drewno bliżej, wysuszone, Robert. Zaintegrowane. O, tak wygląda podłoga, tu widzimy z przodu. W tej chwili tak, ściany, deska jest dachówka jest ceramiczna. Rozmawialiśmy na ostatnim filmie koledzy, że o położeniu gołębników jest. Pokażmy od razu położenie, proszę, zobaczmy. Zobaczcie, koledzy, jak wygląda okolica. Od lasu mamy daleko. Tutaj Robert mierzył chyba kilometr 300 jest, tak? Kilometr 300, położone są w bardzo dobrej okolicy, wysoko, przylot gołębi jest bardzo fajny. Tu wokół są, jak się nazywa, otwarty teren jest praktycznie, tutaj, tylko strony tutaj wjazdu jest troszeczkę zabudowa. Od ulicy. Tutaj z boku widzimy. Ile ten gołębnik ma szerokości? Gołębnik szerokości ma 3 metry, metr korytarza, 60 metrów jest długi. Tak. 60 metrów mają tak. Wszystkie przęsła, wszystkie, które są tutaj, powiedzmy. 12-metrowe, każdy 12-metrowe. Tutaj pokażmy jeszcze, bo uskok taki zrobiliście, gdyż tutaj, jak Robert mówił, był chyba 90-centymetrowa różnica poziomów między gołębnikami, a była ładnie go tutaj pięknie takimi kolejnymi obniżeniami o 15 cm, 20. Z kolegą właśnie Pawłem zrobimy każdy gołębnik, będzie miał swój kolor gołębnika. Zaraz kolega Paweł opowie o rodzaju wlotów i jak to wszystko będzie montowane. Natomiast chcemy zrobić, żeby każdy przedział, żeby te gołąbki pamiętały skąd wyszły i dokąd wchodzą z powrotem, żeby to wszystko było ładnie i profesjonalnie. Czyli będzie kolorami jeszcze oddzielone. Kolorami, tak, dokładnie. Tutaj zobaczmy, wloty planujecie zrobić, tutaj jak rozmawialiśmy wcześniej, tak trochę niżej na tej wysokości, tak? Dokładnie tak. Tutaj one będą każdy innego koloru i też w tym kolorze będzie tutaj ten jako przedział taki oddzielony, tak? Dokładnie. Kolego Pawełku, może powiedz dwa słowa. Może pokażę. Dlatego wloty robimy tutaj na tej wysokości, ponieważ tutaj będzie od tej belki do belki taki podest dla gołębi zrobiony. Taki duży, około 2,5-3 metry gdzieś, 3 metry. To jest około 3 metrów i zrobimy ponad metr szerokości. Będzie to na drewnianym ruszcie, żeby oczywiście kał czy jakieś nieczystości mogły opadać. Również będzie w kolorze wlotu. Także, no nie wiem, prawdopodobnie uzyskamy tutaj 4 lub 5 kolorów. Dlaczego na tej wysokości? Jest to niestandardowe, inne gołębiki mają wloty zazwyczaj belgijskie, dużo wyżej, więc myślę, że gołębie będą przyzwyczajone, nie będą wchodzić do typowych gołębików. Będziemy przyzwyczajać, mieliśmy budować wojlery, zrezygnowaliśmy z tego, innowacją na naszym gołębiku będzie wojlera na zasadzie ptaszarni. Czyli jest taka siatka tutaj? Siatka sznurkowa, będzie około 5 metrów od gołębika. I co ona będzie, przepraszam, ona do ziemi będzie aż tak? Do ziemi przymocowana i do szczytu do dachu. Do szczytu tam? Około metra wyżej niż szczyt dachu. Gołębie będą mogły sobie siedzieć na daszku, spacerować na trawce, kąpać się przed gołębikiem i w momencie, kiedy już będą przyzwyczajone na gwizdek, że będą nam trafiać do gołębika, do jedzenia, wtedy taki segment z 12-metrowego gołębika będzie ściągany, będą wypuszczone, usiądą sobie na dach, na gwizdek będziemy zwoływać ich do środka. Ten wlot niski pomoże nam też to, że będziemy mogli dwoma rakietkami, na przykład od ping-ponga, tylko tenisa ziemnego, od tenisa ziemnego lub badmintona, wgonić spokojnie gołębie do środka. Tutaj mamy bardzo dobrze wentylowany gołębik. Na 3/4 korytarza mamy otwartą powierzchnię.
i mało jeszcze mamy wentylacji od strony gołębika, która będzie regulowana, będzie można to zamknąć lub otworzyć. Na zewnątrz tutaj przewidziane są, tak jak wcześniej mówiliśmy, ściany z poliwęglanu, jeżeli będą burze, będą złe pogody, gołębik będzie można zamknąć, nie będzie wilgoci i tak dalej. Przewiewy te sprawy. Tutaj widzę, Robert, ty czujnie tutaj nadzorujesz wszystkie prace, które trwają. Jak długo stawialiście ten gołębik? W sumie sama budowa gołębnika trwała dosyć krótko, ponieważ tak jak kolega wcześniej Paweł powiedział, te budowy trwały w stolarni, w dużej stolarni, gdzie przywoziliśmy to w segmentach, zestawialiśmy to na gotowo. No, najgorszym trafem była jednak ta kilkudniowa zła pogoda, która była, ponieważ paluszki marzły, ale pomału systematycznie robiliśmy to, więc myślę, że około 3 tygodni tak naprawdę takiej szczerej pracy to wykonaliśmy. Ten zestaw, który jest w tym momencie. Tutaj jest zrobiony. Także tak. Widzimy, tutaj jest tych przęseł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Dwa, dokładnie. Cztery, pięć. Po 12 metrów. Czyli gołębniki już niedługo będą mogły być zapełnione gołębiami. Teraz przypomnijmy tylko, od kiedy mogą te gołębie hodowcy tutaj do Was przysyłać? Gołąbki dowozić, przysyłać. Zapraszam z gołąbkami kolegów hodowców od 7 kwietnia. Jeszcze mogę tylko dodam, że w niedługim czasie stanie pomieszczenie gospodarcze, w którym będziemy przyjmować tych kolegów z gołębiami osobiście i nie tylko. Natomiast no, w imieniu moim i kolegi Pawła i Roberta chcielibyśmy zaprosić też kolegów na loty treningowe, na przyloty gołębi, na loty konkursowe, żeby jak najwięcej tych hodowców no, interesowało się tym naszym gołębnikiem, żeby wszyscy widzieli, co się tu dzieje, w jakich okolicznościach i to jest dla nas bardzo ważne. Rozumiem. Tutaj jeszcze mamy kolegę Marcina. Kolega Marcin tutaj będzie nadzorował od strony informatycznej ten system cały, wszelkiego rodzaju interfejs użytkownika, taki, żeby koledzy mogli tutaj inni zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wszystko teraz tutaj kolega pochodzi skąd, może powiedzmy od razu? Ja pochodzę z Gdyni. I tutaj dzisiaj przyjechaliśmy też wspólnie właśnie, żeby zapoznać się tutaj, jak będzie rozwiązana sprawa wlotów, jak będzie rozwiązana sprawa poprowadzenia kabli łączących ten cały system. No i też będziemy tutaj starali się na bieżąco kolegom tutaj wspólnie z kolegą Marcinem pokazywać w jak takiej efektowniejszej formie te przyloty gołębi, treningi, no i po prostu przekazywać informacje wszelkie, co się tutaj z gołębnikami i z gołębiami dzieje. Tutaj Marcin, jeszcze powiedz to... Wstępnie jakieś może takie ciekawostki, co tam planujecie zrobić? No, w najbliższej przyszłości na stronie internetowej będzie zorganizowany taki powiedzmy coś na styl forum, czata, gdzie będzie można zadać pytania, gdzie wszyscy będą mogli sobie przeczytać, co tutaj administrator... Zadać pytanie tutaj osobom zaangażowanym tutaj, w organizowanie, tak powiem, w pracę. Tak, jak będzie, co do regulaminu, co do jakichś tam różnych pytań. Szczegółów, tak. Niebawem będzie można też się logować już do panelu użytkownika, gdzie będzie można nadawać... No, dodawać gołębie, nadawać nazwy drużynom. Drużynom, no i też będziemy się starali ten program, o którym mówiliśmy, żeby koledzy mogli go ze strony pobrać i także wtedy, kiedy trzeba będzie wysłać gołębia, go dostarczyć, żeby każdy gołąb był wyposażony niejako w ten rodowód, a jak ktoś nie będzie miał, no to żeby go po prostu w bardzo prosty sposób mógł wygenerować po pobraniu programu i go nam tutaj w formie elektronicznej przesłać. My sobie go tutaj wydrukujemy, także wtedy, kiedy gołąb będzie już licytowany, to będzie miał ten rodowód, całą historię przebiegu lotów i rywalizacji na wspólnym gołębniku. Tutaj koledzy mają coś jeszcze do dodania dzisiaj? No oczywiście, ja chciałem tutaj nadmienić, że pamiętamy cały czas o tym, że jesteśmy zobowiązani do zwiększenia nagród w związku z większą ilością przyjętych gołębi. Te dwa przedziały powstały ze względu na te nowe gołębie, które po prostu były zwiększone. Jest to pula około 30 tysięcy złotych i myślę, że oczywiście w późniejszym terminie powiadomimy, ale będzie zrobiony proporcjonalnie tutaj i planujemy te nagrody na zrobienie półfinału z tego lotu 350 km. Na który ten półfinał oczywiście kolegów zaprosimy, kto będzie miał ochotę, sobie przyjedzie. Oczywiście nie będzie to jakiejś bardzo dużej imprezy, ale udostępnimy grilla, jakieś napoje i kto będzie miał ochotę, to oczywiście sobie może przyjechać. Jeżeli chodzi o dostarczanie gołębi, tak jak kolega tutaj przekazał, od 7 kwietnia,
proszę ewentualnie też telefonicznie nas informować, bo tak jak wiadomo, będą gołębie również przysyłane pocztą, więc no, żeby się nie zrażać, że tutaj nie ma stałych godzin, że od godziny 7 do 19 będzie ktoś cały czas, ale będziemy otwarci dla Was, także gołębie od razu będą tipesowane. No, lub żeby tu reklamy systemowi TIPES nie robić, będą elektronicznymi obrączkami obrączkowane i będzie można od razu zobaczyć. Na bieżąco będą wrzucane po prostu na stronę i będzie wiadomo, kto w jakim terminie dane gołąbki dostarczył. Ja jeszcze no, przypomnę tutaj, no bo by było nie tak nie przypomnieć o tym, że no, panowie, którzy jeszcze nie dokonaliście wpłaty pierwszej na tutaj za swoje drużyny, no prosimy, żeby się przyspieszyć, bo no niestety obdzwaniamy Was, dopominamy się, żeby to zrobić. Z niektórymi ludźmi nie ma kontaktu, no wyjechali za granicę. No niestety będziemy zmuszeni niedługo te osoby usunąć, no ponieważ no ludzie z rezerwy również chcieliby się dostać, czekają, no a my chcemy tutaj, no, żeby jednak obsada tego gołębika była w 100%, żeby nagrody również były, te, które są zagwarantowane, były w 100%, żeby no, była ta fajna zabawa. No i cóż, no, życzymy wszystkim, żeby zdrowo wychowali młode. No, młode, myślę, że tutaj jest już zbliżający się weekend, jest to weekendem, który trzeba łączyć, żeby na sam początek te gołębie mogły być dostarczone u nas na wspólny gołębik. No, powiem tak, dla nas nie jest to ekonomiczne, jeżeli jak najwięcej gołębi będzie dostarczone na samym początku, no bo wiadomo, będziemy musieli od razu je żywić, więcej nam karmy pójdzie i tak dalej, ale dla Was, koledzy, jest to o wiele lepsze, bo tak jak mamy w regulaminie, można wymienić gołębia, któremu coś się przydarzy na naszym gołębiku, który po prostu zachoruje lub zaliczy zgon. Takiego gołębia możemy wymienić, więc jak dacie wcześniej, będziecie mieli dłuższy okres na to, żeby ewentualnie wymienić tego gołębia. No jeżeli ktoś dostarczy nam gołębia w ostatniej chwili, no niestety będzie miał bardzo krótki okres wymiany tego gołębia, no i być może to będzie niemożliwe. Także no zapraszamy, żeby po prostu no to wszystko tutaj było jak najlepiej. Także na razie kolegom dziękujemy i też będziemy się starali na bieżąco, kiedy już tutaj kolega Robert, bo kolega Robert to chyba tutaj główny nadzorujący prace, które postępują. Następnym razem przyjedziemy, zobaczymy te pomieszczenia gospodarcze, tutaj wykończone gołębniki, już miejmy nadzieję, że będą... Barek, lodówki, tak? Tak. Jest to prezes do spraw gospodarczych. No właśnie, prezes do spraw gospodarczych. Generalnie no niestety tutaj obowiązki mamy już podzielone. W lodówkach co macie w tych lodówkach? Lodówka, a to jest sekret hodowlany, także przykro mi bardzo. Następnym razem kolego Krzysztofie. Dobrze, rozumiem. Pan Krzysztof jak z kierowcą przyjedzie, to pokażemy, co mamy w lodówce. Znaczy, no chciałem jeszcze nadmienić, że tutaj no podzieliliśmy się na tym gołębiku zarówno obowiązkami. Robert jest odpowiedzialny tutaj za administrowanie tego gołębika, nadzoruje też teraz prace budowlane. Razem innowacje, rozwiązania, po prostu ustalaliśmy plany tych gołębików. No i generalnie będzie takim sercem, duchem tutaj na tym terenie. Robert numer dwa będzie odpowiedzialny za transport, za przeprowadzenie odpowiednich wypuszczeń i tak dalej. No myślę, że ma doświadczenie, no będzie tutaj zarządcą tych lotów. No i ja będę takim no, koordynatorem tego wszystkiego. Pieniędzy, wypłacania nagród. Odzbierania, tak. Odzbierania, wypłacania nagród. No i będę prowadził nadzór oczywiście też, jeżeli chodzi o zdrowie, o wszystko. Tutaj będziemy panie wspólnie. Panie doktorze, na razie dziękujemy, życzymy sukcesów. Tutaj widzimy, z humory dopisują, a jeszcze raz na koniec zobaczmy, jak wyglądają te gołębniki w takiej perspektywie, jak teraz tutaj widzimy, za plecami te Marcin. Można by się patrzy. Może odsunąć, to będzie bardziej ich... Zobaczymy, no całości tak nie obejmiemy, ale widzimy, jest to naprawdę już obiekt, widzimy, zbudowany, bardzo dobrze wykończono, są takie techniczne, ja powiem, naprawdę o detale koledzy zadbali. Tak jak zwróciłem uwagę, woliery nie są nabijane nawet papniakami, bo w niektórych gołębnikach tam widziałem, tutaj są naprawdę dobrze wszystko siatki, że tak powiem, umocowane. Dziękujemy bardzo. Dziękuję kolegom
Gratulujemy. Dziękuję. Takich tych za tempa i zaawansowania pracy. Szczególnie koledze Robertowi i też czapki. Gratulujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobrego lotu. Dobry lot.